Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam parę ukrytych zmian, które przyniosła aktualizacja 5.3. Co skrywa nowa mapa oraz jak wyglądają na ten moment ukryte w plikach gry emotki. Jak co każde dwa tygodnie, nadeszła większa aktualizacja pełna nowości, zmian i wielu ciekawostek. Do tego, za każdym razem zachodzi wiele niezapisanych w notkach aktualizacji, mniejszych czy większych przeobrażeń na mapie, jak i pojawia się garść nowych funkcji, o których nie każdy musi wiedzieć. Parę tygodni temu przy wypasionej wyrwie pojawiły się ciężarówki załadowane paletami, skrzynkami i nieznaną pod względem zawartości przyczepą. Na początku myśleliśmy, że jadą one naprawić stęchły skład, jednak z następną aktualizacją skierowały się one w lewo. To przekonało niektórych, że jednak pojadą na wykrzywione wieże, aby tam pomóc z pracą nad nowym budynkiem. Wraz z dzisiejszą aktualizacją jednak ponownie ruszyły z miejsca, ale wygląda tak, jakby miały w planach okrążyć wypasioną wyrwę. Możliwe, że stęchły skład będzie jednak ich celem podróży. Pomidorowy przysiłek za to przeszedł przez kompletną transformację. Zamiast przyjemnej restauracji, teraz ta miejscówka to świątynia poświęcona oddawaniu chwały pomidorom i ich przywódcy, legendarnemu panu Pomidorkowi z plemiennymi barwami na twarzy. Spodobał mi się komentarz jednego z moich widzów, w którym to podsunął myśl, że pan Pomidorek prawdopodobnie przeteleportował się do starych czasów, w których to został potraktowany jako ktoś wielki i obiekt chwały. Ale myślę, że najbardziej spodoba wam się to, co udostępniło Epic Games. Zobaczcie sami, co demonicznego plemię pomidorków zrobiło z kucharzem z Durburgera. Dobra, przejdźmy dalej. Wyrwa na niebie za to zmieniła kolor i jest teraz o wiele mniejsza, a powinna nas pożegnać już jutro o 10 rano, jeśli oczywiście Epic znowu nie zmieni zdania. Poza tym, podczas lotu busem bojowym możemy teraz serdecznie podziękować kierowcy, klikając przycisk od menu emotek. W moim przypadku to B. Nie zapomnijcie tego robić co mecz, albo upewnij się, żeby was przeciwnik zdobył pompę, a wy tylko amunicję do niej. W temacie wycieków, Fortnite Battle Royale, zanim jeszcze została zdjęta przerwa techniczna, poinformował nas o nowym przedmiocie ukrytym w plikach gry, a mianowicie legendarnym granacie impulsywnym, po angielsku nazwanym jako Shockwave Grenade. Może to być następny przedmiot, który zawita już niedługo do wiadomości w grze. Co ciekawe, jeśli teraz złapiemy się o zwykły granat impulsywny i zaczniemy celować na rzut, w naszej ręce pojawi się ten oto właśnie model wykopany z plików gry. Jest to prawdopodobnie pozostałość po testach twórców gry nowego przedmiotu. Pliki typu Battle Royale zostały także wzbogacone o modele poczwórnej wyrzutni rakiet prosto z ratowania świata i niedługo może one zawitać na polu królewskiej bitwy. Pojawiły się także wzmianki o miotaczu ognia, jednak na ten moment brakuje modelu do tej broni i mam nadzieję, że tak zostanie. To nie wszystko w temacie broni. Niedługo możemy też użyć karabin szturmowy z tłumikiem. W plikach gry zawita już nawet skar w cichym wydaniu. Co najciekawsze z wycieków jednak, w folderze nazwanym G-Out, czyli folderze poświęconym wydarzeniom z rakietą, pojawił się zestaw dźwięków z przydomkiem Cube. Znajdują się tam efekty dźwiękowe przeróżnych uderzeń i innych dzikich zdarzeń. Nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, ale wiemy, że nie będzie nudno. W tle słyszycie teraz część z tych dźwięków. A w temacie skinów, damska wersja Ravena w plikach gry ma gotowe smugi spadania. Możliwe, że po raz pierwszy raz smugi będą do kupnia w sklepie, albo w zestawie ze skinem ze sklepu. Zmiany doczekała się także długo wyczekiwana przeze mnie modka Techno Viking. S Bugatti Leaks na swoim Instagramie udostępnił nagranie jej zaktualizowanej formy. Zobaczcie sami. Jak mogliście usłyszeć, ma od teraz nową muzykę. Dla tych, co nie wiedzą, tak ona wyglądała przedtem. Napiszcie, którą wersję wolicie. Cross za to udostępni wygląd wszystkich nowych emotek z dźwiękiem w grze na nowych skinach. Do tego widać nazwę i cenę, więc ułatwi wam to wskazanie waszej ulubionej emotki, za co przepnę wam serduszko. Zobaczcie sami.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bajawym.